5 czerwca wspominamy świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Bonifacy urodził się około roku 673 w Anglii. Na chrzcie otrzymał imię Winfryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, a następnie w opactwie Nursling. W zakonie przyjął imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30 roku życia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły w Nursling. Po pewnym czasie udał się na misję do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemczech i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru. Wybuchła bowiem wojna między Frankami a księciem Fryzów. Po śmierci opata Winbrecha mnisi wybrali Bonifacego. Nie pozostał jednak długo na tym zaszczytnym stanowisku, gdyż w roku 718 wybrał się ponownie do Niemiec. Dla pozyskania poparcia misji udał się najpierw do Rzymu. Papież święty Grzegorz II dał mu listy polecające do króla Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719 roku Bonifacy opuścił Rzym i udał się do Niemiec. W drodze zatrzymał się w Pawii, gdzie odwiedził króla Longobardów. Stąd ruszył przez Bawarię, Turyngię i Hesję do Fryzji. Spotkał się ze świętym Willibrordem. Pod kierunkiem tego doświadczonego misjonarza pracował około 3 lat. Trud misyjny Bonifacego wydawał niezwykłe owoce. W krótkim czasie miał ochrzcić kilka tysięcy germańskich pogan. Bonifacy udał się potem ponownie do Hesji, gdzie w roku 722 założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu. W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie do Rzymu. Wyjaśnił papieżowi stan misji i jego potrzeby. Grzegorz II udzielił Bonifacemu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej. Wręczył mu również ponownie listy polecające do króla Franków Karola Martela. Ponieważ zapotrzebowanie na misjonarzy rosło, Bonifacy zwrócił się z apelem do klasztorów Anglii o pomoc. Benedyktyni przysłali mu licznych i gorliwych misjonarzy. Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów Moguncji i Würzburgu. Założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów, a także szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek. Uradowany tak pomyślnymi wynikami, papież święty Grzegorz III wezwał Bonifacego do Rzymu i nadał mu uroczyście paliusz metropolity arcybiskupa z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu. Ponadto mianował go swoim legatem na Frankonię i Niemcy. Na mocy tak rozległej władzy Bonifacy zwołał do Bawarii synod, aby do administracji kościelnej wprowadzić ład, gdyż dotychczasowa akcja miała charakter okazjonalny i chaotyczny. Po otrzymaniu informacji o złej kondycji kościoła we Francji, święty Bonifacy złożył raport o tej trudnej sytuacji nowemu papieżowi, świętemu Zachariaszowi. Otrzymał od niego polecenie, by jako legat papieski zabrał się do koniecznych reform w kościele francuskim. Przeprowadził je na synodzie generalnym w roku 743. Radując się z tak obiecującej reformy w Galii, Bonifacy chciał zaproponować podobną reformę w Anglii. W tej sprawie napisał do prymasa Anglii, który podobne reformy przeprowadził także w swoim kościele. W roku 745 dzięki interwencji Bonifacego papież podniósł biskupstwo w Kolonii do godności metropolii. Podobnie uczynił z biskupstwem w Salzburgu i Moguncji. Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misję do Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokum, został napadnięty przez pogan i wraz z 52 towarzyszami 5 czerwca 754 roku został zamordowany. Jego ciało przewieziono do Utrechtu, by je pochować w miejscowej katedrze. Jednak uczeń Bonifacego, święty Julii, zabrał je do Fuldy. Tam bowiem Bonifacy chciał być pogrzebany i tam spoczywa do dziś. Co roku przy grobie świętego Bonifacego zbiera się episkopat Niemiec na swoje narady. Ku czci świętego Bonifacego wystawiono w Niemczech wiele kościołów. Jest on także bardzo czczony w Anglii.
Już w roku 756 na synodzie plenarnym episkopat Anglii ogłosił świętego Bonifacego swoim patronem obok świętego Grzegorza Wielkiego papieża i świętego Augustyna z Canterbury, pierwszego prymasa Anglii. Święty Bonifacy jest także patronem Niemiec, a także kasjerów, krawców, księgarzy i piwowarów. W ikonografii święty Bonifacy jest przedstawiany w biskupim stroju, ornacie, paliuszu, mitrze lub jako benedyktyński mnich. Jego atrybutami są kruk, lis, krzyż z podwójnym ramieniem symbolizującym legata papieskiego oraz księga Ewangelii przebita mieczem, taką bowiem znaleziono przy nim w chwili jego męczeńskiej śmierci. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Bonifacy męczennik głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy tę wiarę wiernie zachowywali i wyznawali całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.